numer 15 Michał Oczewik, numer 32 Maciej Łukowski, numer 7 Bartosz Jurowski. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj swoje. W ogóle myślę, że ten mecz był trochę, może nie dziwny, ale myśmy w ogóle zaplanowali, że to ma być mecz, który nie będzie nam sprawiał wiele kłopotu. No i tak się to potoczyło. A drugie założenie to takie, żeby przejść przez niego bez kontuzji, no i wygrać. Wygraliśmy bardzo wysoko, to pokazuje różnicę między pierwszym a zespołem, który jest gdzieś tam w dole tabeli. I to było widać przez cały mecz. Pomimo tego, że w pewnym momencie ten wynik tam oscylował wokół remisu, ale ten wynik nie był w ogóle zagrożony przez cały mecz. W tym meczu tych kar było naprawdę sporo. Można by dyskutować, czy one powinny być, czy nie, ale trzeba jasno powiedzieć, że sędziowie, jeżeli obdarowali to w tych samych sytuacjach jednej i drugą drużynę, więc tutaj tak jakby można by powiedzieć, że no, przyjmujemy to. Wielkiego oporu zespół Szanowa nam tu nie postawił, a to powoduje, że trudno nawet ocenić, czy my zagraliśmy dobrze, czy nie. No po prostu jesteśmy dużo lepsi na dzisiaj. I to widać w każdym elemencie gry, może nawet ten remis w pewnym momencie był spowodowany może jakimś takim brakiem mocnej koncentracji. Od następnego meczu zaczną się już poważne mecze, że każdy trzeba będzie zwyczajnie napracować się, żeby wygrać. Wydaje mi się, że możemy mówić o jakimś, że jesteśmy w roli faworyta, szczególnie w meczach u siebie. Natomiast rzeczywistość pokaże, jak to będzie naprawdę. Znaczy, zaczęliśmy spotkanie bardzo dobrze, od prowadzenia 8-4, ale też potem pojawiło się kilka niepotrzebnych kar i przez to gdzieś tam doszli nas na wynik chyba 9-9, ale potem znowu dobra końcówka i już od drugiej połowy poszło. Też tak się trochę spodziewaliśmy, tak? Gdzieś tam była spora przerwa, ale gdzieś tam zagraliśmy sparring z Brześciem. Szanów gdzieś tam nie miał dobrych wyników na wyjeździe i liczyliśmy na pełną pulę. Tak, tak, do końca graliśmy, byliśmy bardzo skoncentrowani, bramkarze w drugiej połowie pobronili, no, także też zdobyliśmy dużo bramek z kontry dzięki temu i skończyło się wysoko.